48 godzin przed galą. Wielkie emocje. Polak będzie nie znokautowany. Znaczy, inna kurwa, jeszcze raz. Polak to nie będzie wygrana. Kurwa, czekaj. Mam coś fajnego do powiedzenia. Ja tam nie wchodzę wygrać. Wygrana to jest po prostu skutek uboczny. Ja tam idę po prostu go zniszczyć, tak żeby już nigdy nie zobaczył. Uwaga, prawie zrobiona, idę się zważyć i zobaczymy, ile trzeba jeszcze przyciąć. Jakaś wanienka i wpierdol murowany, oglądajcie, kurwę. Siemano. Nie wiem, co mam powiedzieć totalnie, nie? Po prostu jestem już w hotelu i jutro przyjmuję pałeczkę security i to ja będę ochraniał cały fame, także no, żeby było jasne. C'est la vie, bon voyage, arrivederci Roma, pak. Cześć, Ulfi przyciął w chuje jak zawsze, więc jestem ja. Jestem do tego zmuszony. No dziś poprowadzimy krótki backstage z kulis fejmu. Zapraszam was, kochani, ze mną. Cześć, stary. Czy zobaczymy cię kiedyś na gali? Zobaczymy się w oktagonie. Jako widza na pewno, nie? A w oktagonie to nie wiadomo, nie? Czy jest ktoś, z kim masz konflikt i chciałbyś walczyć? Mr. Ginold, bardzo go nie lubię. Słyszałeś, Mr. Ginold? Idziemy po ciebie, jesteś następny. Co to jest? Co to jest za telewizja? Oto Stefan. Jestem. Proszę. Jestem gotowy. Wyjazd. Siemano. Liza, późna relacyjka, nie? Po śląsku. Ja, po śląsku. Umiesz coś pogadać? Nie, nie umiem. Ty jesteś dziołcha przede wszystkim, czyli dziewczyna, nie? Dziołcha. Dziewucha? Dziołcha. 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 A, dziołcha. Dziołcha, ja, no. Dziołcha. 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 Dziołcha, okej. Okay. Got you. Ida do was, dobra, Ida do was, chłopcy. Siemano, siemka. Strasburger to co? Tobie pikuś, powiem ci. Jasno, i widzę ciebie w następnej edycji. No kurde, ja w ogóle jestem zdziwiony, że dostałem zaproszenia tam, nie? Była elitarna piątka, a myślę, że da się zbudować jeszcze przynajmniej 3 takie piątki. No, ale nie ze mną, ja jestem akurat inteligentny facetem, także mam dużą wiedzę na temat wszystkiego. A powiedz mi, jak myślisz, jaki zawodnik jest najmądrzejszy w fejmie? No możesz na siebie, nie? Na siebie? Tak jak ten gość. Możesz na siebie, jak to na siebie. No i kurwa, trzeba będzie to zweryfikować. Rozumiem, że co chodzi. Generalnie hotel, nowotel, martwi się po prostu, że życiowy parkiet bywa śliski przed walką, żeby się nikt nie wypierdolił, znaczki, wiadomo o co chodzi. Bezpieczeństwo. Jest ochrona, jest bezpiecznie. Waliny? Strzałsona? O, kto tam włazi, kto tam włazi? Sayonara, do widzenia. Kurwa, ten przyszedł. A wiesz, że masz przejebane? Masz przepierdolone totalnie, na serio. Ej, masz tak przejebane. Masz przejebane. Ty wiesz czemu? Czemu? Ty wiesz czemu? No dawaj, mów. Przepraszam. Dobra, jednak poczułem ten strach. Nie mogę jednak sekundy. Nie ma to, kurwa. Gdzie są ci wszyscy zapaśnicy? Patrz, stary, tyle mogę zjeść. Ważyłem się przed chwilą z tym i z tym równo mam limit, stary. Idę podgrzać i stary jeść. Pa, ile tego jest? No dużo. Fest. To jest właśnie najgorsze, jak dziewczyny zawsze chcą, wiesz, seksownie wyglądać, dobrze. A tu, kurwa... Czepek, bluza, podwójne dresy. Miasto może nie urodziwe, ale jakże wspaniali ludzie. Pozdrawiam całą Łódź i całą Legnicę, chłopaki dobrze robią. Bottle flip nie wyszedł, to co innego. 3, 2, 1, chupś i duć. Jest, kurwa, jest. Patrz, jaki aniołek, fejmowy. Że wola być chyba Pluto po prostu. Po prostu Pluto. Jak się czujesz? No dobrze, jeszcze 900 kg zostało do zbicia. Nie dużo. Co? Może jeszcze strzelę sobie o coś dziwnego? Lewatywkę? To będzie druga lewatywka w życiu. No, więc w serio? Robiłem sobie już kiedyś, bo wagę musiałem zrobić, nie? To z tego spada z pół kilo. Kurwa, aż tyle? No. Byliśmy u Amadiego
I tak naprawdę ten dzień, nie wiem, czy jest sens męczyć zawodników, jak widzicie, oni robią wagę. Zostawmy ich po prostu w spokoju, niech sobie zrobią wagę, z rana się z nimi zobaczymy, pewnie ich powkurwiamy, bo jak ktoś nie dotnie, to ja będę wpierdalał jakieś słodycze albo inne ciasta, żeby ich powkurwiać. Zobaczymy, jak będzie jutro, widzimy się z rana po prostu. Jest godzina 8.50, o 10.00 ważenie techniczne. Zostało Stockdam. Siema, Olej. Siema. To waga zrobiona? Tak. Może dużo rękawicy założę. Co? Nie, nie trzeba. To może ja dużo bym założył, żeby cię to bardzo nie widzieć. Jeszcze miałam do zrobienia kilogram, zobaczymy dzisiaj. Nie no, jest zrobiona waga. Cześć, jak się czujesz? A, to jest kolega Ulfika. Witam wszystkich bardzo serdecznie na oficjalnym ważeniu, które zostanie przeprowadzone przez Pizzeriaru. No to zrobiłem wagę. Ty już zostań do lutego. A róbcie mi foty, kurwa. Do lutego. No i co, od razu schudłem. Waga zrobiona? Waga zrobiona, bez problemu. Full profesjonal, jak zawsze, nie? Kurwa. Zobacz, patrz co tam leży. Klapki zostawił? Znaczy, nie, to akurat to te, to od guzika. Już jeden będzie, czy nie? Ale będzie wpierdol, kurwa, urwany, rozjebany człowieku, tak, że nie wiedzieć, jak się nazywasz, kurwa. 79. Kurwa, żywym trupem. Lecimy, let's go! Kurwa! Nie, po prostu nie chcę już sędziować takich walk. O, wrócił do laci. Ale to dobrze. Ile? Dysproporcja między nami jest 30 kilo, stary. Czy ty mniej? Co? Czy ty 30 kilo mniej? Tak. To widać, stary, nie? To widać, bo to fest schudłeś ostatnio. Gdzie zmiażdżony, kurwa, nie? A wiesz co jest najlepsze, że możemy podyskutować o twojej taktyce, bo on i tak nie zrozumie. Bez kitu, nie? Miałeś jakąś w ogóle konfrontację z Darkiem? Jo, miałem. Ja? Stary, kurwa, historia. Zjeżdżam tutaj do Nowotelu i rozumiesz, parkuję sobie, no i patrzę jakieś czerwone auto. No to se parkuję, patrzę, idzie Dareczek, obok niego parkuje. Otwieram się, mówię, proszę bardzo, co za kurwa spotkanie przypadkowe. O no, aż mi napierdalać, mówię, debilu jebany, w hotelu się mi rysło napierdalał, mówię, chyba będziemy do oktagonu. Ja pierdolę, daj, ten backstage w ogóle fejmował, on jest swój piękny, nie? Ja też, Piotrek, jest zestresowany, wiesz? Po prostu dopiero dzień się zaczyna, już... Krzyczą już, no. A nawet na arenie nie. Radzie! Czekam, kiedy w karcie walk będzie formuła kung fu albo karate. Chciałbym, żeby to kiedyś nastąpiło. Kung fu, poproszę, na następnej fejmie. Kurwa! Szybkość. Ale wkurwiony. Kurwo, jebana! Dany, czekaliście? 82. Wieś. No, czyli 3 kilo jest. No to co? Słuchajcie, nie mam mnie do wagę, idę zjeść śniadanie. Może będzie do jutra. Ostatni najlepszy, pamiętajcie. Pa! Radia! Daroli, Leon, Norbert Gierczak. Szykuj się! Nie ma już siebie! Ua! Jak ciebie już tu nie ma, to co ty tu robisz? Dzień dobry, witam. To oddaj, teraz ja będę trzymał mikrofon, dzięki. Siemanko, co tam? No zrobił ła, no fajnie, ja panem jestem. Chuj, widać, że nie jestem wprawionym gofiarzem. O, taki średni. Oj, sorry. No więc tak, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Adi. Witam na moim stoisku gofrów. Jakiego gofera? Bordeczki? Z takim sosikiem? Guantanamas, idiot! Como estás? Słuchajcie, widzicie, dlaczego tak ładnie wyglądamy na programach? Tutaj są działane cuda. Zaraz czeka was media trening, ważenie przed galą Fame Reborn, a później face to face Nathan Marcoń kontra Adrian Pola, który poprowadzi dla was Ulfik, a później podwójny main event, który poprowadzę dla was ja, także oglądajcie.
serdecznie, z tej strony Wiksa Wiktoria. Chwilowo zastępuję Ulfika i zapraszam Was dalej na 48 godzin przed Galą Fame MMA. Koro, możemy na chwilkę? Chciałam tylko powiedzieć, że masz przepiękny strój. Dziękuję. W kolorze jednego z wcieleń Natana Marconia, no. Czemu w kolorze wcieleń Natana Marconia? Natan też ma taki sam kolor. Jak się czujesz przed ważeniem? Trzeba być gotowym na wiatraki, szykujemy się na wiatraki, także na media treningu mam nadzieję, że też zobaczycie, jak można się uchronić przed tymi wiatrakami. No a co, potem chwila zabawy, idziemy na Wiksę i tyle, nie? Mamy tutaj Nafcie w swoim środowisku naturalnym. Zobaczcie, jak trenuje przed ważeniem, przed media treningiem, żeby się dobrze pokazać, żeby Liza była w strachu. Oddaję Wam Waszego ulubionego Jakuba Ulfika. Dziękuję, Wiksa Wiktoria. Dobra, wracamy do wpierdalania, co my tu mamy, kurwa, szynany. Adam Security. Ej, po zdjęciach w ogóle, jakbym miał ocenić go, on ma fest wygląda jak z Robloxa. Rozumiesz, że na ważeniu go widziałem, Roblox. Komu kibicujecie na tej gali? Adrian Polak, najbardziej. Patryk Bandurski. Nie wiem. Tak, siedzisz, bo siedzi. Rozumiem, to też jest dobre podejście, też tak zawsze było z założenia. Stresowałam się lekko tą walką, ale jak zobaczyłam umiejętności mojej przeciwniczki, to kurwa mi się śmiać zachciało. Ja zawsze jestem pozytywnie nastawiona. Mam nadzieję, że to pozytywne nastawienie zostanie ze mną do jutrzejszego wieczora. Ty się w ogóle zdążył zmęczyć? No nie było czasu, ale chodziło o to, żeby nie pokazywać za dużo. Bych pogodą z Adamem, ale nie on tłumacza, nie? Roblox. Chodź wodź, Adam! Chodź wodź! Super, no minę ją! O, super! Polak, węgiel, jo jest i węgiel, i Polak, bo ze Śląska, nie? Nic nie pokazałeś. Tak jak jutro, to samo. Ja to tylko jestem po szmal, chłopie. Kurwa, w końcu ktoś to przyznał. Jutro będzie pierdolnięcie czerwonego węża. Adzia! Polskie techniki wprawiły mnie w strach, osłupienie. Ja już wiem, czemu one odbierają rozum. Rozumiem, jak Darek stracił cały swój rozum, ucząc się ich, i doceniam jego poświęcenie. To rozjebałeś, prosta piłka. No powiem tak, wiatraki są do zrobienia, jak było widać na jedną listwę. Jutro się to udowodni. Sam, Adi, myślisz o performance z wiatrakami? No kurwa... widownia zesrała się ze śmiechu, ludzie płakali, wiwatowali, laski rzucały stanikami, kurwa, babcie gdzieś mają suchara w cipsku zaschniętego, nagle się złączyły po 50 latach, stary, to jest taki śmieszny gość, kurwa, śmiejmy się, kurwa, śmiejmy się. Ile procent pokazałeś tego, co potrafisz? 10. Jak panele dają tyle fotowoltaiczne z Invelo Energy energii, co ty włożyłeś te ciosy, to dobra firma jest. O to chodzi. Plan jest taki, żeby rozpierdolić gole za tego walenia. Ostatnie słowa przed walką. Kurwa, powodzenia! No powodzenia, byle w zdrowiu, kurwa. Byle w zdrowiu, kurwa! Moi drodzy, podwójny mikrofon, bo zaraz prowadzę face to face Natana i Polaka, no zobaczymy, jak będzie. No na tym momencie z Wami żegnam i zobaczymy, jak będzie wyglądała gala Fame Reborn, ale to już niedługo. Mam nadzieję, że podobała Wam się relacja 48 godzin do gali. Trzymajcie się i pozdrawiam Was cieplutko. Cześć!